Karp po żydowsku może być świetną alternatywą dla najpopularniejszej wersji wigilijnego karpia, czyli tego smażonego w panierce. Tradycyjny przepis jest jednak dość czasochłonny i zakłada podanie ryby na zimno. Ja tymczasem chcę Wam zaproponować nieco zmodyfikowaną wersję, taką dzięki której ten karp świetnie pasuje się w dosłownie każde świąteczne menu. W pierwszej kolejności rybę dzielicie na porcje i skrapiacie dość obficie sokiem z cytryny. Od razu zaczynacie rozgrzewać patelnię, kuchenka włączona na średnią moc. I podsmażacie na masełku cebulę pokrojoną w dość cienkie piórka. Jak tylko lekko się zeszkli, dodajecie kilka sztuk goździków i mniej więcej łyżeczkę cynamonu i smażycie dalej na takim samym ogniu. Te dwie przyprawy to jest główny element, który zapewni całemu daniu świetny korzenny aromat. Następnie na patelnię dodać trzeba wszystkie przygotowane porcje ryby. Doprawiacie ją solą i pieprzem. Dodajecie wino. Łyżeczkę miodu. Skórkę i sok wyciśnięty z pomarańczy. A także rodzynki. I płatki migdałowe. I teraz przykrywacie patelnię. Zmniejszacie ogień. I dusicie przez 15-20 minut tą rybę, w zależności od tego, jak grube i duże są kawałki karpia. Na koniec całe danie potrzebuje jeszcze kilka minut duszenia bez przykrycia, dzięki temu sos się zredukuje i nieco zgęstnieje. I gotową rybę wykładacie po prostu na talerz. Dodajecie jeszcze solidną porcję bakalii, kilka łyżek tego pysznego sosu i tak to się prezentuje, moi drodzy. Jestem pewien, że to eleganckie danie będzie świetnie urozmaicać każde wigilijne menu. Pamiętajcie, że pełną wersję przepisu jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem, a także, że na stronach Akademii Smaku czeka na Was mnóstwo pomysłów i inspiracji na świąteczne dania. Do zobaczenia!